ponad 700 spotkań zaplanowanych. No i między innymi jest to jedno z tych spotkań, które realizujemy w ramach tego programu. A czy jakieś szczególne tematy, które dotyczą miasta Turku, Turek, będzie Pan też próbował referować? Czy jeśli będą pytania, no to wtedy będziemy nawiązywać do tych tematów. Natomiast generalnie spotkanie polegają na tym, żeby też rozliczyć się, co rząd Prawa i Sprawiedliwości zrobił przez te ponad 2 lata, ale też nakreślić plany na przyszłość do końca kadencji. To jest jak gdyby najważniejszy cel spotkań. Ale naturalne jest, że jeśli się pojawiają tematy lokalne, no to też zgodnie z ewentualnymi moimi kompetencjami będę się starał odpowiedzieć lub ewentualnie przekazać komunią. Takim największym problemem Turku w ostatnim czasie jest to, że będzie zamykana elektrownia, nie będzie energii. A kto tak powiedział, że będzie zamykana elektrownia? Oczywiście są procedury, które są z kopalnią Ścisłowo pewnie. To mamy na myśli, natomiast nie jest to przesądzone. Tam procedury trwają, więc nic nie przesądzone. Rozumiem. Ja dziękuję, tylko że jeszcze inne pytanie. Panie ministrze, dzisiaj również nowelizacja prawa łowieckiego zostanie poruszona podczas spotkania? Jeśli będą pytania, tak, dlatego że okazuje się, że samorządy rolnicze proponowały to rozwiązanie, które żeśmy wpisali, czyli pomoc gminy sołtysów w szacowaniu szkód łowieckich, ale okazuje się, że nie wszystkie samorządy chcą współpracować, więc będę miał propozycję inną, żeby włączyć w to ośrodki doradztwa rolniczego. A skąd tyle skrajnych opinii wokół tej nowelizacji? O, jak to zwykle, prawo łowieckie budzi wiele emocji, dlatego że tu jest mnóstwo różnych interesów, ale też i emocji związanych. Są myśliwi, którzy wykonują to łowiectwo, ale też są organizacje ekologiczne, które by w ogóle nie chciały, żeby ktokolwiek zwierzęta zabijał. Stąd myślę, że takie emocje były przy uchwalaniu ustawy, ale ona funkcjonuje w tej chwili, sądzę, że dobrze. Jedynym wyjątkiem jest to, że organizacje rolnicze chciały, a teraz gminy nie realizują, więc to jest do naprawienia ewentualnie. Czy rząd realizuje monitoring rekultywacji terenów pokopalnianych tutaj w powiatach wschodnim wielkopolskim? Zgodnie z procedurą jest to realizowane, tak jak to wynika z nałożonych wymogów przy koncesji, przy zamykaniu również. Koncesja jest związana z wymogami miesiąca. Witamy panie ministrze w Turku, w mieście niespełna 30-tysięczny, powiat około 85 tysięcy mieszkańców, rejon rolniczy. Funkcjonuje tu jeszcze kopalnia węgla brunatnego, nie funkcjonuje już elektrownia. To pokłosie tego, że kopalnie i elektrownie ikonickie i tureckie zostały sprzedane przez rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u panu Solorzowi i on takie decyzje podejmuje, ale prawdą też jest, że kończą się pokłady węgla w tym rejonie. Ja tylko o tym wspominam, aby scharakteryzować troszeczkę nasze miasto, nasz rejon. Dzięki temu, że jest w Polsce niskie bezrobocie, dzięki sprawnej polityce naszego rządu, skutki tych działań są nieco zminimalizowane, ale jednak cierpimy z powodu straty tych ważnych dla energetyki, dla nas tutaj lokalnie zakład. Szanowni Państwo, takie programy jak 500+, 75+, Mieszkanie Plus, to wszystko jest realizowane, ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie mądre decyzje i tutaj niskie ukłony dla pana ministra, który działając jako szef Komitetu Stałego Rady Ministrów jest autorem wielu tych ustaw, wielu tych pomysłów i za to panie ministrze serdecznie dziękujemy, bo nie byłoby to możliwe. Ja wspomniałem o tych działaniach społecznych, ale pan minister bardzo zaangażował się w rozwój gospodarki, gdzie tworzył ustawy, także w politykę fiskalną, w to, aby podatki do budżetu państwa spływały i dzięki temu możliwa jest realizacja wielu, wielu innych zadań. Dziś pan minister jest ministrem środowiska i liczymy, że na tym polu też będzie wiele dobrych działań. Panie ministrze, witam jeszcze raz w Turku jako poseł tej ziemi wraz z zarządem Prawa i Sprawiedliwości, wraz z mieszkańcami Turku, radnymi miasta Turku, powiatu tureckiego i oddaję głos panu ministrowi. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Przepraszam za lekkie opóźnienie, ale sadziliśmy las koło Tomaszowa Mazowieckiego, a okazuje się, że droga nie jest taka szybka, jak mi się wydawało. Jeszcze tutaj dziennikarze swoje prawa też mają. Ale mam nadzieję, że spotkanie będzie przebiegać dość sprawnie, dynamicznie i wszystko to, co Państwa interesuje, będziemy przekazywać. My rozpoczęliśmy objazd kraju po to, żeby rozliczyć się z tego, co dokonaliśmy do tej pory, czyli minęło ponad 2 lata, a wydaje mi się, że warto się rozliczyć i też nakreślić plany na przyszłość taką najbliższą, ale też do końca kadencji. Jeśli chodzi o to rozliczenie się, no to mam nadzieję, że Państwo wiele rzeczy obserwujecie, ale pamięć jest łomna, wobec tego warto jest przypomnieć czasami niektóre sprawy. I tak jak Pan Profesor wspominał o tych sprawach podatkowych, fiskalnych i tak dalej, to jest właśnie serio sprawy, można powiedzieć, całej polityki rządu Prawa i Sprawiedliwości. Bo na nic, wszystkie deklaracje, wszystkie obietnice, jeśli nie udałoby nam się zapobiec wyłudzeniom podatkowym. I to był klucz do wszystkich sukcesów. Bo przecież do poprzednio też wzrost gospodarczy jakiś tam był, a okazywało się, że podatki maleją, ubywa tych podatków. To oznacza tyle, że nie można było tego wzrostu gospodarczego przekazać tym, którzy jego najbardziej potrzebują. Myśmy zapowiedzieli w kampanii wyborczej wiele projektów, wiele rozwiązań. Ja jeszcze będę mówił w zapowiedzi, tylko od razu przejdę do tego, co zrealizowaliśmy. Ja wiem, że opozycja, szczególnie media, nie bardzo dowierzają, że jest taki rząd, który realizuje deklaracje wyborcze. Bo może po raz pierwszy się tak zdarzyło, ale faktycznie, konsekwentnie, bardzo systematycznie, krok po kroku realizujemy deklaracje wyborcze. Od razu od początku, po 1,5 miesiącach sprawowania rządów, myśmy rozwiązali takie problemy drobne, można by powiedzieć, ale niezwykle bolesne to jest. Wprowadziliśmy zakaz zabierania dzieci rodzicom z powodu wieku. Był ten haniebny zapis jeszcze wprowadzony za poprzedników POPS-u. Znieśliśmy właściwie obowiązek 6-latków do szkół. Też poprzednicy chcieli wtłoczyć 6-latków do szkół. Rodzice tego nie chcieli, daliśmy wybór. Rodzice mogą posyłać, nie muszą, jak chcą. Kolejna sprawa, no to już może takie ważniejsze, to jest ten program 500+, który został wdrożony od 1 kwietnia 2016 roku, a więc tak naprawdę 4,5 miesiąca po objęciu rządu. Program, który był niezwykle ważny, bardzo krytykowany. Wiele osób mówi, że to jest w ogóle niemożliwe, to się nie uda, budżet się zrujnuje i tak dalej. Tusk nawet występował w którymś momencie w telewizji, jak znajdziecie pieniądze, gdzieś macie zakopane, to dajecie liczą, bo to jest według mojej wiedzy, to jest niemożliwe. Ale okazało się, że jest to możliwe i to wszystko jest możliwe dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego. A zresztą dyskutując jeszcze w kampanii wyborczej o tym programie w roku 2014, 2015 głównie, mówiłem, gdzie są źródła finansowania tego programu. Tak bardzo lekką ręką licząc, mówię, że 52 miliardy złotych to jest rokrocznie wykradane z budżetu. Co najmniej 52. No i tuż przed kampanią, tuż przed wyborami gdzieś tam mnie dorwała pani dyrektor Dominika Wielowiejska w radiu na żywo, no i powiedziała, to niech się pan założy, że te 52 miliardy znajdziecie. Ponieważ audycja na żywo, no nie mogłem się nie założyć. Jak bym odmówił, to powiedziała, że nie wierzę w to, co mówiłem. Więc oczywiście chętnie się założyłem zakład 10 tysięcy złotych z przeznaczeniem na instytucję charytatywną. Podaliśmy parametry, ja mówię tak, 2013-2018 porównujemy rok do roku. Bez podnoszenia stawek podatkowych podatki wzrosną, czyli wpływy podatkowe wzrosną o 52 miliardy złotych, co najmniej. No i co się okazało? W ubiegłym roku, w październiku, też jestem w tym radio i mówię, no pani redaktor, chyba już pani przegrała ten zakład. Bo akurat tak się złożyło dokładnie, że w roku 2013, od stycznia do sierpnia, porównamy rok 2017, też od stycznia do sierpnia, było dokładnie o 52 miliardy złotych więcej w podatkach. A co to oznacza? Że to było 8 miesięcy, a nie cały rok, a więc to jeszcze
dużo zapasu mam, powiedziałbym. No i rok 2018. Ona powiedziała, no tak, ale myśmy mówili o 18. Dobrze, poczekam, jak się skończy 18, ale to będzie jeszcze więcej. I widać bardzo wyraźnie, jak wykradano podatki. Ja tylko podam jeden przykład, jak niefrasobliwie podchodzono do podatku. No jeśli sprzedaż pani malała z roku na rok, no to ktoś, nie wiem, głupi, udający głupiego albo ślepy, no nie widzi, że coś jest nie tak. Przecież chyba samochodów nie ubywa, ludzie jeżdżą coraz więcej, a sprzedaż pani malała. Wprowadzenie pakietu paliwowego spowodowało sprzedaż paliw wzrost o 30%, aż Orlen zadyszki dostał. Z miesiąca na miesiąc. Czy ludzie zaczęli o 30% więcej jeździć? Nie. Tylko po prostu została zlikwidowana szara strefa. To znaczy pewnie jeszcze są. My nie mówimy, że szara strefa jest zlikwidowana do końca, bo nigdy pewnie tak nie będzie. Nie ma idealnego państwa. Ale myśmy zrobili bardzo duży postęp w tej chwili tych podatków bez podnoszenia stawek. Określamy jeszcze raz, bez podnoszenia stawek, a nawet z obniżeniem stawek. Od CIT obniżamy w sposób systematyczny dla małych firm. Jest to no, prawie 80 miliardów złotych więcej. A więc wystarcza nam 25 miliardów na 500+. To był program niezwykle ważny, bo bez tego to byśmy pewnie już demograficzny kryzys, to już mamy, ale byśmy mieli już katastrofę i za 30 lat to już pewnie emeryci nie mieliby z czego żyć, no bo kto by pracował na te emerytury. Kolejną rzeczą, którą zrobiliśmy, też kosztowną, ale nie aż taką bardzo kosztowną, jak więc to jest obniżenie wieku emerytalnego. I znowu mówiono nam, że jedynym lekarstwem na to, żeby ZUS się nie rozpadł, to potrzeba podwyższyć wiek emerytalny. No i tak do 67 lat. Kobiety od 60 po 7 lat, to bardzo drastyczna podwyżka. Mężczyźni trochę mniej, bo o 2 lata. Obniżyliśmy wiek emerytalny, weszło to w życie od 1 października ubiegłego roku. Świat się nie zawalił, wręcz odwrotnie. ZUS ma dużo mniejszy deficyt niż dla ich czasów. I wiek emerytalny obniżony. Okazuje się, że to wszystko też wystarczyło poszukać tych pieniędzy. Ale też widać, że gospodarka przy uczciwym zarządzaniu, gospodarka rośnie, to jest niezwykle też istotne. Bezrobocie najmniejsze od 90 roku. Wzrost gospodarczy no, 4-5% w tym przedziale się waha. Deficyt budżetowy najmniejszy od wielu, wielu lat. No i to jest ten efekt gospodarczy. Ja tak może trochę przypomnę też spółki Skarbu Państwa. Wszak przez 3,5 miesiąca byłem ministrem Skarbu Państwa, i przez 3 miesiące likwidowałem Ministerstwo Skarbu Państwa, bo uznaliśmy, że do tej pory Ministerstwo Skarbu Państwa było ministerstwo prywatyzacji, sprzedawania. Na prawo, na lewo, jak to wszystko idzie. My zaprzestaliśmy wyprzedaży polskiego majątku. Koniec. Ale zarządzanie spółkami spowodowało, że za naszych czasów wartość spółek Skarbu Państwa wzrosła o ponad 50 miliardów złotych w jednym roku. Oczywiście w tej puli to nie jest tylko Skarb Państwa, bo spółki Skarbu Państwa to mają różne udziały. Skarbu Państwa są inni udziałowcy, ale tych innych udziałowców, ale sam Skarb Państwa 35 miliardów zarobił, można powiedzieć. Oczywiście zarobił teoretycznie, bo to byłoby wpłynęło do budżetu, jakbyśmy te sprzedawali spółkę, jeżeli nie sprzedajemy, ale wartość wzrosła. To oznacza, że rynek potwierdził, że rzeczywiście to zarządzanie jest dobre. No, kilka takich przykładów. Polskie Linie Lotnicze, pamiętacie Państwo zarządów Platformy? A jak to płacić, żeby pomocy publicznej nie było, a może by kto kupił, a może Lufthansa to kupi, bo straty i ciągle kłopot. Wystarczyło zmiana rządów, lot się rozwija, przynosi zyski, otwiera nowe połączenia, w Singapuru będzie połączenie, lotem do Pekinu i tak dalej, więc można. I to mógłbym podawać wiele tych przykładów. Stocznie uratowane, stocznia marynarki wojennej też odkupiona i tam żarty, a więc mnóstwo rzeczy. Mnóstwo rzeczy, które oczywiście były wyprzedawane, marnowane, no w jakimś skali wyprzedawane, to nawet polskie koleje linowe, co górale na plecach stal nosili przed wojną, też sprzedane. Jeszcze wcześniej za 70 milionów remontu, ale widać jak wyraźnie, czego dotyczyła ta sprzedaż. A więc tak, te elementy, które udało się zrobić, wdrożyć reformę oświaty bez hałasu, bez szumu, sprawnie, wszystko poszło.
I teraz jak gdzieś tam na jakimś mediach widzę, że w tej chwili to w szkołach jest gdzieś tam w Warszawie, mówią, że dzieci się uczą na ulicach, gdzieś tam. Nawet naprawdę czasami głupota sięga już zenitu. No. Dzieci nie ubywa w szkołach podstawowych, czyli sumarycznie gimnazja i szkoła podstawowa nawet ubywa. Więc o czym to mówimy? No ale ZNP protestuje w tej chwili, tak? Bo podwyżki dostaje, ale za mało. No ja wiem, że jakoś trzeba zaistnieć. Trzeba zaistnieć, wobec tego są protesty. I rzeczywiście jest tak, że opozycja i te środowiska, które utraciły te miliardy złotych, bo te podatki, te pieniądze z podatków inne, to one nie wyparowały za liczbę oszuka. Ktoś to brał. Wobec tego teraz jest niezwykle wielki atak, niezwykła zajadłość, żeby PiS odsunąć od władzy, wrócić z powrotem do tej dojnej krowy i znów pewnymi garściami brać systemu podatkowego. Więc jest rzeczywiście o co, mają się o co bić, o 80 czy 90 miliardów złotych, które odebraliśmy uczciwie, przekazujemy to tym, którym najbardziej potrzebni, czyli rodzinom. Sedno sprawy, czyli główną troską takiego rządu jest rodzina. Bo to jest jak gdyby obowiązek rządu. I to są różne przyczyny. Oczywiście demografia jest też ważna, bo jak nie wyjdziemy z tej zapaści demograficznej, no to wyginiemy za kilkadziesiąt lat. To chyba nie o to chodzi. Ale też ważne jest, że no to w rodzinie powstaje człowiek, wychowuje się człowiek, tu się przygotowuje do życia społecznego. Jeśli chcemy nie iść drogą innych krajów, że demografię naprawiają emigrantami, no to musimy wspierać polskie rodziny. To jest niezwykle ważne i tak będziemy to robić. I każda pomoc dla rodzin to jest wielką inwestycją. Nie jest to zmarnowane pieniądze, jak niektórzy mówią. Tylko jest to wielka inwestycja. Wielka inwestycja w przyszłość w rodzinie i przyszłych obywateli. No więc może już tak nie będę mówił o wszystkich tych dokonaniach, jeśli będą jeszcze pytania, to oczywiście też, ale tak kilka słów nawiązania do tych planów, które zostały nakreślone dwa tygodnie temu na konwencji Prawa i Sprawiedliwości przez premiera Morawieckiego, przez panią premier Szydło. No to między innymi dość istotny program Dostępność Plus, czyli likwidacja barier dla niepełnosprawnych. To jest bardzo ważne, bo trzeba tym ludziom dać możliwość uczestniczenia w życiu społecznym, ale też i uczestniczenia w życiu zawodowym. Może wiele z tych osób, jak będzie miało dostęp, to nawet może zacznie pracować, więc to też jest niezwykle ważny element. Tutaj duże pieniądze chcemy na to przeznaczyć. Kolejne elementy to są te elementy wspierania rodzin, czyli 300 zł wyprawka dla dziecka bez względu na dochody i tak dalej. Szanowny panie ministrze, panie pośle, nazywam się Alicja Messerschmidt, jestem wiceprzewodniczącą sekcji węgla brunatnego i przewodniczącą Związku Zawodowego Kadra Kopalni Konin. Państwo mi wybaczycie, ale problemy mamy wspólne, ponieważ górnicy Adamowa i górnicy Konina, no to wielka jedna duża brać górnicza, którzy się wspieramy i mamy te same problemy. A problemem naszym, panie ministrze, to wiem, że na pewno pan zna ten problem, a mianowicie chodzi o decyzję środowiskową, która ma być wydana przez RDOŚ pod przyszłą odkrywkę Ościsłowo. To już trwa od 2015 roku, jest procedowana ta sprawa i niestety końca nie widać, a my tak naprawdę jako górnicy kopalni węgla brunatnego nie mamy czasu czekać, ponieważ kończy się węgiel z dwóch odkrywek, a mianowicie z odkrywki Jóźwini i Drzewce zostanie odkrywka Tomisławice, która nie zaspokoi na pewno elektrowni konińskich, a przede wszystkim pracownicy też chcą wiedzieć, na czym stoją, bo tak naprawdę jest dużo osób, które mają zadłużenia, kredyty. Dotyczy to bardzo dużej ilości osób. Mamy nowe bloki energetyczne, zmodernizowane. No i liczymy na to, panie ministrze, na rząd liczymy, że nam pomożecie, żeby to przyspieszyć, bo tak naprawdę do nowej odkrywki, żeby ją wybudować, to trzeba 4-5 lat, aby pierwszy węgiel został wydobyty z nowej odkrywki.
Panie ministrze, jeszcze jedna serdeczna prośba do pana ministra. Z tego względu, że my już nieraz prosiliśmy o spotkanie z panem ministrem, poprzednio z panem ministrem Szyszko, no niestety jakoś tak górnicy trochę na boku stoją. Słyszymy my nieraz, że jesteśmy ci od tego prywaciarza. No nie chcemy być traktowani jako ten sort taki trochę gorszy, ale chcemy być traktowani na równe. Bardzo pięknie powiedział pan poseł Bartosik, że Polska jest jedna, energetyka też jest jedna. My, jak mieszkamy w Polsce, podlegamy Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Chcemy pracować dla Polski, z całego serca pomagać, ale liczymy na to, panie ministrze, że spotka pan się z nami. Ja dzisiaj z tej sali nie wyjdę, jak pan minister mi nie da terminu. Przyrzekam. Nie musi pani strajku okupacyjnego w tej sali robić. Potwierdzam publicznie, myślę, że w ciągu 2 tygodni się omówimy. Tym bardziej, że sprawa Ościsłowa jest dość... Znaczy tak, ja nie mogę powiedzieć, że daje zielone światło bądź przyspieszy. Musi się odbywać zgodnie z prawem. A tam dopytywałem kilka razy nawet, jak to, na jakim etapie jest. Więc postępy trwają, natomiast tam są dyskusje na temat kompensacji, wielkości kompensacji. No bo to zawsze jest tak, że jednak ten, który koncesję uzyskuje, no chciałby jak najtaniej kosztem to uzyskać. Nie? Są te kompensacje proponowane przez ten DOŚ, nie są chętnie przyjmowane. Ale ja mam nadzieję, że jak się spotkamy, to bardzo precyzyjnie, ja nawet zaproszę wtedy regionalnego dyrektora ochrony środowiska, który wprost prowadzi tę sprawę, żeby jasno to powiedzieć. Bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest mniej więcej 6% energii elektrycznej. Tak? To też nie możemy sobie pozwolić na to, żeby taki ubytek nastąpił, bo elektrownię atomową, jak minister Szurzewski zdeklarował, że chce budować, to tak szybko jej nie wybuduje, nawet jeśli. Więc to jest niezwykle ważne, więc zdaję sobie sprawę, że jest to 6% energii elektrycznej i że tu trzeba w sposób jednoznaczny przyspieszyć. Oczywiście zgodnie z prawem wszystkie procedury, ale nie ma potrzeby zwlekania.